Obraz ciężarówek z gnijącymi krabami i rybami zaparkowanymi właśnie przez szkockich kierowców niedaleko Downing Street. Czy Szkocja jako niepodległe państwo, w pełni autonomiczne, oddzielone od Królestwa Brytyjskiego, czy takie państwo jak Szkocja poradziłoby sobie bez wsparcia rządu w Londynie, nie będąc jednocześnie w Unii Europejskiej? Bo umówmy się, jeśli Szkocja wyjdzie z Wielkiej Brytanii, jeśli opuści Wielką Brytanię, to nie zostanie automatycznie przypisana do Unii Europejskiej, tylko musi uruchomić proces wejścia do Unii Europejskiej, a więc przez kilka lat byłaby całkowicie, powiedzmy w cudzysłowie, samotnym państwem. Czy taki kraj jak Szkocja dałby radę przetrwać przez kilka lat samotnie, tak jak mówiłem, bez wsparcia Anglii, bez wsparcia Unii Europejskiej? Nie wiem, szczerze mówiąc, mam na ten temat swoje zdanie, ale wypowiem się w następnym odcinku, nagram taki odcinek na ten temat. A teraz chciałbym wiedzieć, jakie jest wasze zdanie. Napiszcie w komentarzach, co o tym sądzicie i zapraszam was do filmu. Trochę sobie tutaj pogadamy właśnie o ewentualnym wyjściu Szkocji, czyli o ewentualnym przyszłym referendum. Witam was serdecznie w nowym dniu. Ja jestem Marcin Szymański, a to jest kanał Bez Ściemy. I idziemy sobie do szkoły, to znaczy mój syn idzie do szkoły, a ja mu towarzyszę. I być może się teraz dziwicie, dlaczego ojciec idzie z tak dużym chłopakiem do szkoły. No, raz, że ja po prostu idę dalej jeszcze coś tam po sobie załatwić, a po drugie Kacperek ma autyzm i czasem czuję się taki niepewny trochę i potrzebuję towarzystwa. No, ale nie o tym chciałem gadać. Jeżeli chcecie o tym posłuchać, o wychowaniu autystycznego syna w Wielkiej Brytanii, a konkretnie w Szkocji, to zapraszam was, bo mam sporo takich filmów na kanale. Tu wam daję link, albo tutaj po prawej lub po lewej stronie. Dzisiaj pogadamy z kolei o niepodległości Szkocji. Dziękuję w ogóle osobom, które zasugerowały mi ten temat, ponieważ no, dwie albo trzy osoby napisały w komentarzach, że chciałyby, abym się wypowiedział na temat niepodległości Szkocji, na temat referendum, które już było i referendum, które jest planowane na rok 2023. Tak jak mówię, jest planowane, więc jeszcze nie wiadomo, czy do niego dojdzie. A więc pozwólcie, że nakreślę wam taki szybki rys historyczny. Tak naprawdę Szkocja nie jest niepodległa już prawie od 800 lat. W 1296 roku Szkocja została zaatakowana i zaanektowana przez Anglię, a konkretnie przez wojska króla Edwarda I. I w bitwie, no i dostali po prostu łupnia, tak? W bitwie pod Dunbar i Berwick, to jest niedaleko Szkocji, dwie takie miejscowości. Niedaleko, przepraszam, Edynburga, niedługo was tam zabiorę, pokażę wam te historyczne miejsca. Rok później, czyli w roku 1297, słynny już z filmu pewnie Braveheart znacie, William Wallace wzniecił powstanie niepodległościowe. I w tym samym też roku, czyli w 1297, powstańcy wygrali bitwę pod Stirling. To jest ta słynna bitwa pod Stirling, która też była przedstawiona w filmie Braveheart. Powstanie ciągnęło się do 1305 roku, a więc w sumie 8 lat. I w 1305 roku no, powstańcy przegrali. William Wallace został schwytany i zamordowany przez Anglików. Moi drodzy, jeśli chodzi o Williama Wallace'a, to nie jest tak, jak było w filmie Braveheart. Historia wygląda zupełnie inaczej. To był szlachcic, ale nie o tym. Kiedyś, jak będziecie chcieli, to nagram o tym film i opowiem dokładnie, jaka była prawda z tym słynnym Williamem Wallace'em. Także, moi drodzy, Szkocja nie ma niepodległości od prawie 800 lat, a mimo wszystko nadal budzą się tutaj nastroje niepodległościowe i mimo wszystko nadal Szkoci chcieliby opuścić Wielką Brytanię, przynajmniej w pewnej części. A jak, moi drodzy, wyglądają starania, jak wyglądają te potyczki między dwoma państwami, między Anglią a Szkocją, jeśli chodzi o starania się Szkocji o opuszczenie Wielkiej Brytanii i o starania się Anglii o zatrzymanie, jakby na to nie patrzeć, tego pięknego kawałka ziemi, bogatego w kulturę i w złoża naturalne. Czy Szkocja opuści Wielką Brytanię? Nie wiem, ale zarówno Szkocja, jak i Irlandia Północna starają się o opuszczenie Królestwa Brytyjskiego i szczerze mówiąc, gdyby tak było, to z Królestwa Brytyjskiego pozostałoby niewiele. 18 września 2014 roku odbyło się referendum w sprawie opuszczenia Wielkiej Brytanii, Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przez Szkocję.
W tym referendum mieszkańcy Szkocji opowiedzieli się za nie, czyli za pozostaniem w Wielkiej Brytanii. I to był stosunek w sumie taki niewielki, ponieważ 55% mieszkańców Szkocji chciało pozostać w Wielkiej Brytanii, natomiast około 45% chciało wyjść z Wielkiej Brytanii. Także tak samo widzicie, że ta różnica jest niewielka, ale trzeba powiedzieć, że frekwencja była bardzo ogromna, bo było ponad 85%, a nawet 86% uprawnionych do głosowania poszło do tego głosowania. Wielu specjalistów przewiduje, że w ciągu najbliższego dziesięciolecia właśnie tak się stanie. Ale czy tak się stanie, to tak jak wspomniałem, tego jeszcze nie wiemy. Na pewno rząd w Londynie nie będzie chciał do tego dopuścić. Obraz ciężarówek z gnijącymi krabami i rybami zaparkowanymi właśnie przez szkockich kierowców niedaleko Downing Street, no to jest obraz, na który naprawdę było przykro patrzeć. No, przypomina o tym, że premier Johnson przegrał z Unią Europejską kwestie dotyczące rybołówstwa. Ja w tym filmie, moi drodzy, nie będę się wypowiadał na temat, jakie jest moje zdanie, czy Szkocja powinna pozostać w Królestwie Brytyjskim, czy powinna opuścić Wielką Brytanię i wrócić do Unii Europejskiej. Jeżeli osoby, które śledzą moje vlogi, a szczególnie ostatnie 2-3 filmy, to możecie tam wywnioskować, jakie jest moje zdanie na ten temat, dlatego właśnie nie będę mówić, jaka jest moja opinia. Chcę wam po prostu tylko to podać informację, jak to wygląda właśnie teraz sytuacja, czy Szkoci nadal chcą referendum, czy nadal chcą wyjść z Wielkiej Brytanii, wrócić do Unii, czy po prostu jednak chcą pozostać w tej Wielkiej Brytanii. Po przegraniu referendum w 2014 roku przez Szkotów, szkocka premier kpi z Borisa Johnsona, że ten jest tchórzem i boi się demokratycznej woli Szkotów. Natomiast Boris Johnson z kolei twierdzi, że skoro Szkocja przegrała to referendum, to teraz co najmniej 40 lat musi czekać na rozpisanie następnego referendum. Dodatkowo premier Nicola Sturgeon twierdzi, że jeśli Londyn, rząd w Londynie nie zgodzi się na rozpisanie referendum, tego drugiego referendum, o którym wspomniałem, wtedy Szkocja samodzielnie rozpisze referendum. Czy jest to politycznie możliwe? I czy w ogóle jest to uzasadnione, aż tak duże parcie na rozpisanie drugiego referendum, to pozostawiam również wam. Chciałbym, żebyście się w sekcji komentarzy na ten temat wypowiedzieli. Nie ulega w każdym razie wątpliwości, że Brexit jeszcze bardziej nasilił te nastroje niepodległościowe i jeżeli dojdzie do tego referendum, to tak jak już też wspomniałem, prawdopodobnie Szkocja opuści Wielką Brytanię. Ale również, jak już wspomniałem kilka razy, premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson z całą pewnością nie będzie dążył do tego, aby doszło do rozpisania tego referendum. Tak jak wspomniałem, kraj Haggisa i whisky, który przynosi 10% dochodu narodowego do budżetu Wielkiej Brytanii, jest dość łakomym kąskiem, żeby się go tak łatwo pozbyć. Taki mały przerywnik, jestem tutaj na takich łąkach, po których często spaceruję. Patrzcie się, jaka ta trawa jest zielona w lutym. No taka tu trawa jest zielona praktycznie cały rok, nawet jak ją śnieg przykryje od czasu do czasu, później ten śnieg stopnieje i ta trawa wyłania się nadal taka zielona. Moi drodzy, obecna pani premier Nicola Sturgeon nadal chce, aby referendum wyjścia z Wielkiej Brytanii się odbyło i zapowiedziała, że będzie wszystko robić, żeby to się stało do końca 2023 roku. Na to musi się prawdopodobnie, albo raczej na pewno zgodzić rząd w Londynie, czego moim zdaniem i z tego co czytam i z tego co słyszę, rząd w Londynie, szczególnie w związku z tym, że od 2 lat mamy pandemię, więc sytuacja ekonomiczna, kryzys, sami rozumiecie jak jest, więc rząd w Londynie raczej na to nie wyrazi zgody, więc nie wiem czy dojdzie do tego referendum do końca 2023 roku, ale pani premier Nicola Sturgeon to jest kobieta bardzo waleczna, ona powiedziała, że zrobi wszystko, aby to referendum się odbyło. Także na dzień dzisiejszy nie wiemy, czy to referendum się odbędzie, a jak wyglądają teraz nastroje niepodległościowe. Gdyby to referendum odbyło się dzisiaj, to badania pokazują, że tym razem Szkocja opuściłaby Wielką Brytanię, ponieważ jest stosunek w tym momencie 52-48. 52% mieszkańców Szkocji wypowiada się za opuszczeniem UK, 48% chce pozostać. A jeszcze nowsze badania pokazują, że ta tendencja może być jeszcze inna, mianowicie około 60%, coś 59, coś tam po przecinku, czyli około 60% mieszkańców Wielkiej Brytanii chce opuścić Wielką Brytanię, mieszkańców Szkocji, przepraszam, chce opuścić Wielką Brytanię, a około 40-41% chce pozostać. Czy te statystyki są prawdziwe, czy te badania zostały przeprowadzane w sposób
profesjonalny na grupach reprezentatywnych, tego nie wiem. Tak pokazują badania, tak przynajmniej twierdzą media, że takie są właśnie nastroje niepodległościowe. Nic nie jest ustalone, nic nie jest postanowione, nie wiadomo, czy odbędzie się to referendum, czy w ogóle kiedykolwiek się odbędzie, a jeżeli ma się odbyć, to wątpię, że do końca 2023 roku, ze względu na to, że jest pandemia, więc wszystko się na pewno opuści. Ja myślę, że najwcześniejszy termin takiego referendum wyjścia, ewentualnego wyjścia Szkocji z Wielkiej Brytanii, to rok 2025-2026. Jednak też nie wiem, czy do tego dojdzie. Jeżeli by doszło do tego, prędzej czy później, czy jest to dobrze, że Szkocja chce opuścić Wielką Brytanię, czy byłoby to źle? To pozostawiam dla Was. Chciałbym, żebyście się podzielili w komentarzach swoimi opiniami. Ja mam swoją opinię na ten temat, o której możecie usłyszeć w poprzednich filmach. Także dziękuję Wam, moi drodzy. Ten film starałem się nie robić zbyt długiego, ponieważ nie jest to temat jeszcze taki gorący, że tak powiem, który należałoby klepać i wypowiadać się na ten temat bardzo dużo. Chciałem Wam taki po prostu zarys dać, jak ta sytuacja aktualnie wygląda, bo wiem, że chcąc przeprowadzać się do Szkocji, czy to z Polski, czy z Anglii, też bierzecie właśnie pod uwagę tą kwestię referendum. Więc może Wam coś podpowiedziałem. Dziękuję, trzymajcie się, zapraszam Was na następny odcinek. Marcin, kanał Bez Ściemy, pozdrawiam.